Witam bardzo serdecznie. Preparaty z wapniem możemy kupić, albo samodzielnie przygotować proszek wapniowy ze skorupek jaj, czyli najlepsze naturalne źródło wapnia. Z jednego dużego jajka e, oznaczonego jako M możemy uzyskać średnio jedną łyżeczkę proszku. Pamiętajmy, żeby skorupki bardzo dokładnie umyć, przeparzyć wrzątkiem i wstawić do najlepiej piekarnika z termobiegiem, aby się dokładnie. Wysuszyły. Taką, takie utarte skorupki zawierają mniej więcej 800 mg wapnia. To jest węglan wapnia, i on wchłania się w 40%. Czyli przyswoimy naraz z jednej łyżeczki około 320 mg wapnia. Wapnia, jako pierwiastek niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu, jest obecny w nabiale, w rybach, migdałach. Ale niestety nie ma go tak dużo, żeby zaspokoić nasze potrzeby. I wtedy organizm pobiera sobie niedobory wapnia z kości i zębów, a to skutkuje m.in. osteoporozą. Spożywanie właśnie skorupek jaj w rozsądnych ilościach jest całkowicie bezpieczne i również takie jajka, zakupione w sklepie, nadają się do ucierania i spożywania podlegają te jaja ścisłej kontroli są bezpieczne proszek możemy skonsumować dosypując go do różnych potraw albo twardo na łyżeczkę i popić jakimś sokiem jajko poza tym, że zawiera węglan wapnia ma również dużo mikroelementów takich jak mangan, żelazo, magnez, siarka molbiden, cynk, miedź i bor. A to wszystko jest idealną kompozycją dla naszych kości i zębów. Poletnie.